harcerstwa na ziemi świętokrzyskiej. Sama liczba mówi za siebie. Jest to piękna rocznica pracy harcerzy, instruktorów, służby harcerskiej dla ojczyzny na ziemi świętokrzyskiej. Przez okres 100 lat harcerze byli cały czas. Byli wtedy, kiedy ojczyzna nasza była w potrzebie. Byli wtedy, kiedy trzeba było pomagać w różnych sytuacjach kryzysowych w naszym regionie, jak i również instruktorzy, którzy są na co dzień. Byli, są i będą z harcerzami, pracują, wychowują, bawią się. Także organizacja, która liczy 100 lat, nie muszę mówić, wszyscy Państwo wiedzą, wszyscy druhowie wiedzą, jest to w zasadzie jedyną jesteśmy organizacją, która przetrwała 100, myślę, że przetrwa następne 100 i nie tylko lat. Dla mnie osobiście jest wielkim zaszczytem to, iż w chwili stuletniej rocznicy pełnię funkcję komendanta chorągwi. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i wielki zaszczyt. Aż w tym dniu jestem tu na Świętym Krzyżu z harcerzami. Dla mnie jest bardzo ważne, aż tu u podnóża Świętego Krzyża, czy tak jak dziś na Świętym Krzyżu, spotkaliśmy się wszyscy. 15 kufców chorągwi kieleckiej, każdy większą czy mniejszą reprezentacją tu zagościł. Stanowi to jedno, iż stanowimy jedną wielką rodzinę harcerską naszej ziemi świętokrzyskiej. 15 chówców, 800-osobowa reprezentacja, która tu zjechała. Jest to oczywiście reprezentacja, bo jest nas dużo więcej. I chciałbym, i myślę, że tak będzie, abyśmy na co dzień również spotykali się, pracowali na rzecz naszego regionu, na rzecz młodzieży, na rzecz naszego kraju, na co dzień tak jak dzisiaj. Ponieważ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka to jest jedno wielkie stowarzyszenie.